Ja od lat 80., kiedy po raz pierwszy słyszałem o Afganistanie, jeszcze w czasach wojny z Rosją sowiecką, z Sowietami, którą prowadzili mujahedini, to jakoś rozpalało zawsze moją wyobraźnię. Pamiętam, jak nasłuchiwałem komunikatów z frontu, które nadawała Wolna Europa, przewijało się nazwisko Masuda i jakoś po ponad 20 latach w jakimś sensie udało mi się moje marzenie spełnić, w tym sensie, żeby poznać ten kraj bliżej. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że to jest kraj, w którym jest permanentnie wojna od dobrych 30 lat, więc siłą rzeczy społeczeństwo, te kilka nacji, które tworzą ten kraj, to państwo, czyli Pasztuni, Tadżycy, Hazarowie i inne mniejsze grupy narodowościowe, one są w bardzo dużym stopniu zdezintegrowane. Znaczy Afganistan dzisiaj, Afganistan 30 lat temu, to są dwa różne jakby kraje, dlatego że ta wojna w zasadniczy sposób zmieniła to społeczeństwo i tych ludzi. Fakty są takie, że właściwie każdy Afgańczyk, jeżeli podchodzi do nas, nawiązuje z nami jakąś interakcję, poznajemy go, najczęściej większość z nich, a zwłaszcza gdy dowie się, że jesteś dyplomatą, że jesteś, nie wiem, no, nawet oficerem i tak dalej, to tak naprawdę za jakiś czas będzie chciał, następne jego pytanie będzie, jak można zdobyć wizę, jak można wyjechać do Polski. Tam naprawdę generalnie niczego nie ma. Znaczy nie ma prądu. Ja mówię to oczywiście jako o całym kraju, a nie mówię o jakichś enklawach. Prąd, załóżmy, jest w Kabulu czy w jakichś tam innych miastach, no, ale najczęściej ten prąd nie jest codziennie, jest w jakichś godzinach. Poza tym jest bardzo drogi. Pomysłowość ludzi w sytuacji, gdy jakby nic nie ma, i to jest taki Adam Słodowy w warunkach afgańskich. Potrafią właśnie zbudować jakieś przedziwne wehikuły, nie wiem, transportować właśnie nie wiem, samochód na samochodzie, nasz osobowy samochód, który ma na dachu drugi samochód osobowy. Coś, co zwróciło też moją uwagę, całkiem sporo samochodów z polskimi tablicami. Tylko te takie starego typu jeszcze, kiedy była polska flaga i PL napisane. I dlatego bardzo często spotykałem jakieś samochody, które jechała cała rodzina afgańska wypchana, tam, a rejestracja była z Białegostoku. Ludzie na przykład nie mają dostępu do wielu takich zdobyczy cywilizacyjnych jak my, czyli nie wiem, radia, telewizji, nie wiem, lodówek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co to powoduje? To powoduje, że różnego typu działania jest bardzo trudno przeprowadzić. Prosta rzecz. Dotarcie z informacją do tych ludzi, którzy mieszkają na prowincji, gdzie nie ma prądu. Więc nie możesz, nie da się, nie wiem, prowadzić akcji, już nie chcę powiedzieć propagandowej, ale informacyjnej, w momencie, gdy nie ma dotarcia do tych ludzi, gdyż oni po prostu nie mają na przykład radia, bo nie mają prądu. Poza tym większość tego społeczeństwa jest niepiśmienna, jest analfabetami. W związku z tym na przykład rozpowszechnianie informacji za pomocą ulotek, gazet też jest bezcelowe, gdyż po prostu oni tego nie przeczytają. W związku z tym, co jest takim, jaki jest sposób komunikowania? No jest to po prostu informacja z ust do ust i tak to się najczęściej odbywa. Trzeba naprawdę troszeczkę czasu poświęcić, żeby zrozumieć jakby charakter tego kraju, charakter tych ludzi i dlaczego różne procesy, które nam stąd z Europy wydają się dosyć dziwne, tam się wcale nie wydają żadnymi dziwnymi, tylko po prostu są pewnym takim mechanizmem, do którego ci ludzie są przyzwyczajeni. Jak ktoś tam słusznie zwrócił uwagę, my mamy zegarki, oni mają czas.